Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś jest pan Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną i outsourcingową Devire. A tematem dzisiejszego programu jest pytanie, czy Polakom młodym zwłaszcza nie chce się pracować. Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak to jest z tym naszym rynkiem pracy, bo z jednej strony jest dobra koniunktura, bezrobocie jak zwykle od jakiegoś czasu rekordowo niskie, no ale jeżeli przyjrzeć się danym, zwłaszcza Eurostatu, jeżeli chodzi o Polaków w wieku 20-34 lat, tych niepracujących, nie parających się żadnym zajęciem zawodowym, jest u nas więcej niż średnia unijna. Zgadza się. Jest, pomimo tego, że bezrobocie jest coraz niższe, rośnie nam grupa biernych zawodowo, czyli takich osób, które nie są zarejestrowane jako bezrobotni, ale również nie poszukują pracy. I to po raz pierwszy według danych BL w pierwszym kwartale 2019 jest rosnąca grupa zawodowa. Ona rośnie do kwartału w zeszłym roku, pierwszego 2018, ale również kwartał do kwartału, także jest to pewnego rodzaju trend. My bardzo często rozmawiamy o tym, jak zmniejszyć ilość bezrobotnych, ale zupełnie zapominamy o grupie osób, które po prostu nie, to jest około 5 milionów osób, które nie podejmują żadnego działania i zaczyna być to olbrzymi problem dla pracodawców. To jest tych młodych, 20-34 jest 5 milionów, tak? Tych młodych jest 17% populacji, także jest to spora grupa, z którą my jako pracodawcy, my jako również osoby kształtujące rynek pracy staramy się pracować, żeby ich zaktywizować. Wynika to z różnych przyczyn oczywiście. No właśnie, bo jak to jest, bo o ile rozumiem rosnącą grupę biernych zawodowo, jeżeli chodzi o kobiety, o matki, wpływ 500+ na to, tak, czyli jeżeli kobieta ma do wyboru albo niskopłatną pracę, albo zająć się dziećmi i domem i dostawać dodatek, no to okej, okay, no to jest ich wybór i jakby nie wolno tego osądzać. Natomiast jeżeli chodzi o młodych, którzy nie podejmują się żadnej pracy, to już jest dla mnie dziwne. Mhm. No, szacuje się, że to jest co trzeci młody Polak, który jedynie co trzeci jest aktywny na rynku pracy, czyli tych dwóch na trzech. Dlaczego siedzi w domu? To nie jest też tak, że oni siedzą w domu, tak? To są dwa, można powiedzieć, powody. Jeden taki bardziej socjologiczny. Zmienił się ten sposób wychowania. Mamy zamożniejsze społeczeństwo, jednak tak jak kilkanaście lat temu, jednak szybciej te osoby wychodziły z domu. Teraz spotkanie 30-latka, który jeszcze nadal mieszka z rodzicami, jest na ich utrzymaniu, nie jest czymś nadzwyczajnym. Ale z ekonomicznego punktu widzenia pojawiły się nowe możliwości zarobkowania, które niespecjalnie, to nie jest praca, tak, to nie jest praca taka na etacie. Pojawiły się różnego rodzaju portale online, w których można jako osoba prywatna handlować rzeczami, czy istnieje jednak szara strefa. I tu należy pamiętać, ten zmniejszenie podatku, czyli likwidację podatku PIT dla młodych, które wprowadził rząd, na pewno w bezpośredni sposób będzie wpływało na to, że coraz więcej osób młodych jednak wróci na ten rynek pracy, taki oficjalny. Okej, okay, no tak, to jest prawda, jest ta rządowa zachęta, natomiast samo to zjawisko, co się dzieje z młodymi ludźmi, tak? Czy w takim razie te 5 milionów siedzi w domu i co, gra na Forexie, handluje bitcoinami? No nie, mamy na przykład... Czy nic nie robi? Z reguły no, jest to tak zwana kategoria NEET, czyli Not in Employment and Training. Oni nie najczęściej w jakiś tam sposób zarobkują, natomiast nie podejmują takiej pracy w firmach, nie podejmują pracy na umowę o pracę. Często czy wyjeżdżają do pracy za granicę, czy nie wiem, są portale OLX, czy Facebook ma ten market, tak, gdzie mogę kupować jakieś rzeczy, mogę sprzedawać te rzeczy z zyskiem, czy są influencerki, tak, instagramowe, które gdzieś tam sprzedają swoje ubrania, które noszą, tak, i po prostu są w stanie promować tego typu produkty.
2,5 miliona influencerek. No nie, 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 mówię o dużej jednak ilości. No mamy matki, tak, które jednak decydują się na to, żeby zostać w domu. Wiadomo, jeżeli policzy się 500+, no teraz na pierwsze dziecko, policzy się trójkę dzieci, to już zaczyna, ta kwota netto zaczyna być konkurencyjna dla tego, co by się dostawało na etacie. Czyli możemy mieć kryzys związany z tym, że praca dla młodych, taka jaka jest w tym naszym tradycyjnym rozumieniu, jest nieatrakcyjna i oni ten czas zapełniają sobie innymi zajęciami, które są w szarej strefie tak naprawdę, tak? No to prawda, na pewno to, ten istniejący klin podatkowy, tak, to jest około 30%, proszę sobie wyobrazić, że ktoś zarabia 3000 brutto i z tego musi oddać jeszcze 30% na opłaty, podatki, no to jakby jest pewnego rodzaju ekonomiczna kalkulacja, tak, ta osoba woli mieć więcej czasu, jednak sprzedać tu i tam i żyć na garnuszku rodziców, dlatego wydaje się, że właśnie likwidacja tego klina podatkowego dla młodych do 26 lat na pewno będzie przeciwdziałać temu trendowi. Zobaczymy na ile szybko. Natomiast będzie to miało takie działanie masowe. Natomiast w drugą stronę działa z kolei program 500+, który co by nie mówić, jako program socjalny jest na pewno skuteczny, natomiast przyspiesza tą dezaktywizację zawodową, tak, daje konkretną alternatywę dla młodych matek czy również ojców, którzy mogą podjąć taką decyzję, że zostają w domu. I pewnie należałoby się zastanowić, jak tym osobom zapewnić z kolei tą, no bo jeżeli ta osoba pójdzie do pracy, no to musi zapewnić swoim dzieciom niańkę czy czasem płatne przedszkole. I tutaj ta kalkulacja na poziomie ekonomicznym się nie zgadza. Także należałoby się zastanowić, jak odciążyć tutaj tych rodziców na tym pierwszym etapie wychowania tych dzieci. Z pewnością żłobki są problemem, ale skupmy się na młodych, bo jest akcja, jest reakcja, tak? Mm-hmm. To znaczy, że prawdopodobnie oferta w stronę młodych ze strony pracodawców też się zmienia, więc i rekrutacja się zmienia. Proszę opowiedzieć może o tym z Państwa perspektywy jako firmy rekrutacyjno-doradczej, jak zmieniają się warunki rekrutacji dla młodych osób. Zgadza się, to już nie jest ten rynek sprzed 5-10 lat, gdzie mogliśmy wybierać kandydatów, prowadzić długie procesy. W zależności od branży oczywiście to wygląda inaczej, ale teraz pracodawcy zaczynają prześcigać się w tym, jak tych ludzi zachęcić, jak ich zmobilizować w ogóle do przyjścia na rozmowę. Nie chcą przychodzić na rozmowy. Nie chcą przychodzić na rozmowy. Umawiają się często na rozmowy, po czym się nie pojawiają na tych rozmowach. Często mają 4-5 umówionych spotkań, idą na jedno, dwa, zmieniają zdanie na ostatniej prostej, bo jeszcze jest jakaś oferta. Znaczy, też dla pracodawców należy sobie zdać sprawę z tego, że to jest bardzo konkurencyjny rynek. Jeżeli my nawet zaofertujemy kandydata, podpiszemy list intencyjny, on nadal będzie jeszcze rozmawiał z jednym czy dwoma pracodawcami i koniec końców to się może skończyć tym, że nie będziemy mieli pracownika. To, co robią pracodawcy, to chociażby przysyłają taksówki czy Ubera teraz po takiego kandydata, żeby już podwieźć go na to interwiu, tak? To wydaje się absurdalne, ale to jest ten typ, można by powiedzieć, rozpieszczenia. Idę do pierwszej pracy i pracodawca wysyła po mnie taksówkę. Szczególnie w IT jest to jedna z takich ciekawostek, tak. Naprawdę. Już na samą rozmowę rekrutacyjną. Tak. Wie pan, porównując do rynków chociażby niemieckiego, tam kandydaci w IT nie pójdą na rozmowy, jeżeli nie zostanie, oni chcą mieć opłaconą godzinę czasu pracy, tak, jeżeli idę na rozmowę rekrutacyjną. W Niemczech rozmowy rekrutacyjne. Płaci się kandydatom do pracy za pójście na rozmowę rekrutacyjną. Zgadza się, także no my nie jesteśmy jeszcze na tym etapie rynku kandydata, natomiast no pewnie warto, żeby pracodawcy zdali sobie sprawę, w jak konkurencyjnym środowisku działają. I ja znam firmy, które jeszcze są mentalnie tak 3-4 lata temu, gdzie rzeczywiście proces trwa miesiąc, dwa miesiące i jeszcze chcą 3-4 kandydatów zobaczyć, żeby wybrać. Natomiast to jest tak, że jeżeli w tej chwili nie podejmie się decyzji w ciągu miesiąca, to mogę gwarantować, że nie będzie się miało kandydata. Tak szybko te osoby podejmują decyzję o jakichś alternatywach.
Jakie są inne metody, którymi pracodawcy zachęcają młodych, żeby no jednak porzucili te domowe pielesze i poszli do nich do pracy? Czy są to jakieś specjalne warunki, czy w porównaniu ze starszymi pracownikami? Młodzi na pewno cenią sobie elastyczność i to wychodzi w takich badaniach, które prowadziliśmy, możliwość pracy z domu, możliwość przychodzenia o różnych porach, i to szczególnie też dla matek jest ważne, tak, jeżeli one mogą połączyć to, że odwożą gdzieś tam dziecko do przedszkola, czy mogą, dziecko jest chore, mogą pracować z domu. Coraz częściej pracodawcy oferują przedszkola, czy chociażby organizują się, że w budynku gdzieś tam jest przedszkole. Natomiast no, teraz już standardem są tego typu benefity, jak karty sportowe, czy różnego rodzaju dofinansowanie lunch, jakieś eventy, jak wyjścia do kina, czy różnego rodzaju karty na Netflix, HBO, tego typu benefity. Natomiast kandydaci często zaczynają zwracać uwagę po prostu na samą firmę, na kulturę firmy, na to, na ile mają możliwość wpływu na kierunek, w którym idzie firma. I coraz więcej firm zaczyna dawać im taki głos, żeby mogli się realizować. Tak? Kandydaci, którzy czują, że w firmie się realizują, zostaną w niej dłużej. Tak? Oni będą mówić nie na oferty, które, umówmy się, pojawiają się. Czyli coraz większe znaczenie ma to, w jaki sposób no firma traktuje człowieka, okej, czy ma on wpływ na decyzję firmy, no to już brzmi troszkę jak anarchia, ale okej. Wbrew pozorom nie, znaczy to nie chodzi o to, że to jest zarządzanie przez tak młodych ludzi, natomiast są pewnego rodzaju projekty, gdzie te osoby mogą się zrealizować, tak, mogą wziąć odpowiedzialność za to, mogą coś doprowadzić do końca, tak, zobaczyć jakiś sukces. Także to wbrew pozorom da się zrobić, te osoby wnoszą olbrzymią wartość, której gdzieś tam zarząd by, wnoszą jakieś pomysły, której zarząd by sam nie wymyślił, tak, a później takie grupy projektowe dochodzą do jakichś rozwiązań, które mogą naprawdę usprawnić daną organizację. Także to akurat rozumiem. Na łamach tygodnika sieci jakiś czas temu robiłem wywiad z amerykańskimi generałami, którzy teraz na emeryturze znaleźli pomysł na siebie taki właśnie, że doradzają firmom i biznesowi, jak zarządzać, i oni faktycznie przyznawali, że wojsko wojskiem, natomiast jeżeli chodzi o jakieś innowacje, usprawnienia procesów i tak dalej, oni faktycznie słuchają młodych żołnierzy, więc to też nie jest tak, że jest rozkaz i macie go wykonywać, tak. Tylko to jest inna kultura, nawet w wojskowości. Tak, ten empowerment i zrzucenie odpowiedzialności na możliwie najniższy poziom, tak, no to też w wojsku to oddział jednostki specjalne coraz bardziej jednak to są grupy kilkuosobowe, które są w stanie same decydować i zmieniać w zależności od okoliczności jakąś tam decyzję, także okay. To samo dzieje się w firmach. Okej, okay, w takim razie spróbujmy podsumować. Młodych w wieku 20 do 34 lat jest ciężko zaktywizować, wolą siedzieć w domu. Według badań i danych dzieje się tak dlatego, że zwłaszcza w Polsce, tak, że rodzice są coraz bogatsi, więc mogą młodzi sobie posiedzieć w domu, dorabiają sobie na boku, handlując mydłem, powidłem lub walutami w internecie. Jest z nimi problem ściągnąć ich do pracy w klasycznie rozumianej firmie, więc wysyła się po nich nawet Ubera. Plus pakiet jakiś, plus może pensję na wejście, tak? Czy dzisiaj ci młodzi ludzie przy pierwszej pracy, czy idą za tym wynagrodzenia? Idą za tym wynagrodzenia. Oczywiście wynagrodzenia w Polsce dosyć szybko rosną. I to też jest pewnie na taki najbardziej newralgiczny moment na przecięciu studiów i rozpoczęcia pracy zawodowej, bo wydaje mi się, że my jako Polska trochę jeszcze mamy tą lekcję do odrobienia tej edukacji zawodowej, albo nawet jakiegoś takiego pierwszego stażu pracowniczego. W wielu krajach Unii Europejskiej te ostatnie lata studiów to już de facto jest pół na pół praca. No tak było też w moim przypadku. No wie pan, w większości przypadków niestety statystycznie w Polsce kończy się studia i trochę jest się z niczym, bo to wykształcenie jest teoretyczne, jest taki rozdźwięk jednak między tym rynkiem pracy a środowiskiem akademickim, czy szkołę średnią, czy nawet
czy uniwersytety. I jeżeli tutaj nie naprawimy tego połączenia, to na pewno będzie to nieszczelny transfer. Czyli musimy aktywizować młodych, jak jeszcze są na etapie końcówki studiów, tak? Bo potem jest problem. Okej, tu musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem dziękuję dziś również. Był pan Michał Mynarczyk, dyrektor zarządzający w firmie Divire. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. I bardzo dziękuję państwu. Życzę miłego dnia. Do widzenia.